Wysoka Rado, otwieram 30. sesję Rady Miejskiej w Rubczycach. Witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza wraz z zastępcą, witam panią mecenas, witam kierownictwo gminy oraz wszystkich, którzy oglądają transmisję obrad sesji Rady Miejskiej. Wysoka Rado, w porządku obrad otrzymaliście państwo informację, że będzie z nami wojewoda podkarpacki. Na chwilę obecną jest z nami przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia z Rzeszowa i uczestniczy w naszej sesji. W punkcie 3 będzie pani zabierać głos. Wysoka Rado, zarządzam sprawdzenie kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku kworum z lewej strony ekranu na tablecie. Proszę o potwierdzenie kworum radnych Mura Mateusz, Herbut Dariusz, Rachwał Teresa, Ciosek Genowefa, Marc Stanisław, Raś Piotr. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz zostanie wywołane połączenie z każdym z radnych, aby potwierdził swoją obecność na dzisiejszej sesji stwierdzeniem potwierdzam udział w sesji. Mariusz Bernat. Potwierdzam udział w sesji. Grzegorz Bielatowicz. Potwierdzam udział w sesji. Zenon Harhut. Potwierdzam udział w sesji. Mateusz Chmura. Mateusz Chmura, czy potwierdza udział w sesji? Potwierdzam udział w sesji. Dziękuję. Genowefa Ciosek. Potwierdzam udział w sesji. Maria Golenia. Potwierdzam udział w sesji. Dariusz Herbut. Potwierdzam udział w sesji. Henryk Kędziora. Potwierdzam udział w sesji. Arkadiusz Kutkowski. Arkadiusz Kutkowski. Bogdan Madeja. Potwierdzam udział w sesji, ale coś mi głośniej nie chodzi. Dziękuję. Bogdan Madeja. Stanisław Marć. Potwierdzam udział w sesji. Kazimierz Mądro. Potwierdzam udział w sesji. Dariusz Mormol. Potwierdzam udział w sesji. Michał Przystaś. Potwierdzam udział w sesji. Andrzej Rachwał. Potwierdzam udział w sesji. Halo. Madeja Bogdan. Potwierdzam udział w sesji. Dziękuję. Teresa Rachwał. Potwierdzam udział w sesji. Mateusz Raś. Potwierdzam udział w sesji. Piotr Raś. Piotr Raś. Potwierdzam udział w sesji. Wojciech Róg. Potwierdzam udział w sesji. Jan Rydzik. Potwierdzam
Potwierdzam udział w sesji. Dariusz Skórski. Potwierdzam udział w sesji. Dziękuję bardzo. 21 radnych potwierdziło obecność i udział w sesji. Stwierdzam, że obrady są prawomocne. Obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl przepisów rozporządzenia o ochronie danych, tak zwane RODO. Wysoka Rado, otwieram punkt dotyczący przyjęcia zmian do porządku obrad. Czy są wnioski w sprawie zmian do porządku obrad? Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o zgodę na włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji autopoprawki do projektu 4.4. Ten projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie naszej gminy na bieżący rok. Autopoprawka dotyczy wprowadzenia dodatkowego zadania inwestycyjnego, które polega na projektowaniu i budowie budynku sanitarno-szatniowego wraz z oświetleniem boiska sportowego na Czekaju. I to jest na tym etapie tylko sam projekt, więc tutaj proponujemy kwotę 15 tysięcy złotych. Też chcę od razu zaznaczyć, że nie dotyczy to całości realizacji zadania na tym etapie, bo kluby sportowe tam włączają się z budynkiem tym szatniowo-sanitarnym. Natomiast my chcielibyśmy zaprojektować i dobudować tą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. To jest autopoprawka do zmian w budżecie, natomiast uprzejmie proszę jeszcze o przyjęcie dwóch do porządku obrad, dwóch projektów uchwał. Projekt 4.6 dotyczyłby zmiany zryczałtowanej diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej, inaczej obniżka diety dla pana przewodniczącego do kwoty 1800 zł. I ostatni projekt uchwały dotyczył pod numerem 4.7. Dotyczyłby projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce w miejscowości Ropczyce i sołectwie Gnojnica. To jest wniosek PGNiG, który w tym rejonie ma obszar do budowy kolejnej kopalni ujęcia gazu, by mogli realizować przygotowania do tej inwestycji. Musi nastąpić zmiana studium. Lepiej, żebyśmy podjęli taką inicjatywę i przygotowywali tą zmianę studium, bo inaczej zrobi to za nas wojewoda na nasz koszt i w ten sposób, gdy to wyprzedzamy i my podejmujemy inicjatywę, to najprawdopodobniej czy na 100% koszty zmiany tego studium poniesie wnioskodawca, czyli PGNiG. W szczegółach, gdy dojdziemy do tych punktów, gdy będą pytania państwa radnych, to będziemy wyjaśniali. Jeszcze raz uprzejmie proszę o zgodę na te trzy zmiany w porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski w sprawie zmian do porządku obrad? Nie słyszę, nie widzę. Wysoka Rado, treść wniosku znajduje się w e-sesji i brzmi: wprowadzenie autopoprawki do projektu 4.4 w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2021 rok. Wprowadzenie do porządku obrad projektu oznaczonego 4.6 w punkcie 4.6, rozpatrzenie projektu uchwał i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach nr 4/38/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach. I kolejny 4.7, wprowadzenie do porządku obrad projektu oznaczonego 4.7 w punkcie 4.7, rozpatrzenie projektu uchwały i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do 9. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce w miejscowości Ropczyce i Gnojnica. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem tych trzech wniosków. Bardzo proszę, głosujemy.
Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Zmiany zostały wprowadzone. Wysoka Rado, porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony. Przechodzimy do punktu 3. Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jeszcze raz witam panią przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Funduszu Zdrowia z Rzeszowa. Zapraszam do wystąpienia. Jednocześnie mam pytanie takie organizacyjne. Czy do naszego prelegenta jest możliwość zadawania pytań przez radnych po wystąpieniu? Bardzo proszę, oddaję głos. Dzień dobry państwu. Nazywam się Wioletta Tyczyńska. Jestem zastępcą dyrektora Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam państwu przedstawić Narodowy Program Szczepień, co oczywiście z wielką przyjemnością uczynię. I na koniec mojego wystąpienia będę oczekiwała oczywiście na pytania, na które postaram się odpowiedzieć. Początkowo, jak rozpoczynaliśmy z panią wojewodą nasze spotkania z samorządowcami, miały one inny troszeczkę, w innej aurze się odbywały. Ponieważ był to wtedy początek Narodowego Programu Szczepień, jeszcze nie wszędzie był rozpoczęty, nie wszędzie to działało. W tej chwili jest tak bardzo dużo informacji na ten temat, że no, obawiam się, że to wszystko, co dzisiaj powiem, państwu jest doskonale znane, a nawet bym powiedziała, że możecie nawet więcej wiedzieć niż ja, bo na bieżąco spotykacie się z życiem i z pytaniami mieszkańców i sami macie pewnie dużo różnych wątpliwości. Niemniej jednak postaram się w jak największym skrócie podsumować to, co się dzieje i jak to wygląda. Zacznijmy od początku. 15 grudnia został ogłoszony Narodowy Program Szczepień. Jest to, proszę państwa, jedno z największych logistycznych, organizacyjnych, jak i planistycznych wyzwań, jakie do tej pory się odbyły od kilku dekad w zakresie ochrony zdrowia wszystkich Polaków. Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie łańcucha transmisji z człowieka na człowieka i to właściwie szczepionka, którą już podajemy pacjentom, daje nam takie możliwości. Sam proces szczepienia będzie bardzo prosty, jest bardzo prosty i bezpieczny. Aby efekty były jak najlepsze, jak najszybsze, musimy być wszyscy odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, każdy z nas ma szansę przerwać ten łańcuch zakażeń z człowieka na człowieka. To nie jest nasza sprawa osobista, ale to jest sprawa nas wszystkich. To także ochrona naszych właśnie, tak jak wspomniałam, rodziców, dzieci, sąsiadów. Dlatego jest to sprawa nas wszystkich. Epidemię COVID szczególnie odczuwają w tej chwili przedsiębiorcy. I to również właśnie szczepionka da nam skuteczny mechanizm ochrony dla polskiej gospodarki. No i w końcu może, jeżeli większość społeczeństwa się zaszczepi, będziemy mogli wrócić do normalności. Na stronie Ministerstwa Zdrowia jest utworzony portal gov.pl/szczepimy się. Polecam bardzo tą stronę, ponieważ jest tam bardzo dużo informacji zawartych na temat szczepionki, organizacji i wiele różnych nurtujących pytań, na które rzeczoznawcy odpowiadają. Szczepionka jest, proszę państwa, dobrowolna, nie ma przymusu i jest finansowana ze środków NFZ-u. Jest ona ogromną szansą na odpornienie społeczeństwa. Zjawisko zakażeń wirusem SARS oraz skuteczność i bezpieczeństwo przeciwko niemu są coraz bardziej poznawane i ta metoda jest coraz bardziej poznawana, badana i będzie z czasem modyfikowana w miarę jak będzie czas upływał. Zgodnie z rekomendacjami ustalono
priorytetowe grupy do szczepień. Pierwszą grupą do szczepień, i jesteśmy cały czas w jej trakcie, chociaż chwilowo mamy problemy ze szczepionką, jest grupa zero, czyli wszyscy pracownicy ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, GOPS-ów, sanepidu. To jest pierwsza grupa, którą chcielibyśmy uodpornić na zakażenia. I jesteśmy w trakcie jej szczepienia, a w tej chwili już jest to druga dawka. Na grupę zero nałożyła się już pierwsza grupa populacyjna, czyli pacjenci od, powiedzmy sobie, 65 roku życia, czyli najpierw 80 lat, 70 i wszyscy powyżej 60 roku życia z chorobami współistniejącymi. W tej chwili rozpoczęliśmy takie szczepienia. Mamy jakieś problemy, perturbacje, nie z naszej winy, tylko z winy producenta, ale myślę, że uda się wszystko pokonać i uda nam się wszystkich zaszczepić. Etap drugi, czyli drugi etap pacjentów, będzie zależał od właśnie szczegółów wynikających z wniosków szczepienia prowadzonego na pierwszym etapie. W drugim etapie będą osoby poniżej 60 roku życia, jak i również osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa. No i etap trzeci, są to przedsiębiorcy oraz powszechne ubezpieczenie pozostałej reszty społeczeństwa. Tak jak wcześniej wspomniałam, szczepionka jest dobrowolna, jest bezpłatna. Wdrożenie tych szczepień da nam wielką szansę na powrócenie do normalności. Wszyscy mamy dosyć maseczek, dosyć przyłbic, chcielibyśmy normalnie spędzić urlop, czy wyjść z rodziną na plażę, czy do teatru, czy do kina. Bardzo proszę Państwa, jesteście wpływowymi ludźmi i bardzo proszę o wspieranie Narodowego Programu Szczepień i zachęcanie ludzi do zaszczepienia się. Szczepionka jest, proszę Państwa, bezpieczna. Nie została ona zrobiona w technologii, która nigdy nie była wykorzystywana do szczepień. Technologia została ta, czyli kwas mRNA, został bardzo dawno temu już wynaleziony. Nawet doszperałam się, że wynaleziony ten kwas był w 1961 roku. Tylko badania nie były kontynuowane nad nim przez wiele lat. Po 30 latach, w latach 90. wrócono do badań i zaczęto wykorzystywać go do tworzenia unikalnych szczepionek dla bardzo malutkiej populacji. Na przykład dla ochrony maleńkich noworodków przed chorobą tak zwaną cytomegalią. Ta szczepionka daje nam szansę na to, żeby po prostu olbrzymią populację bardzo szybko zaszczepić przeciwko temu wirusowi, żebyśmy mogli wyprodukować przeciwciała przeciwko COVID-owi. Ja jestem przekonana, że ta szczepionka to jest naprawdę coś, co uratuje naszą gospodarkę i da nam powrót do normalnego życia. Więc ja na tym zakończę swoje krótkie wystąpienie i zachęcam do rozsądnego przemyślenia i wspierania naszego Narodowego Programu Szczepień. Z mojej strony tyle. Jeżeli macie Państwo pytania, proszę uprzejmie, służę, chętnie odpowiem. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję. Pytam teraz, czy ktoś z Pan lub Panów Radnych chce zabrać głos i zadać pytanie Pani Dyrektor? Jan Rejdzi chce zabrać głos. Może Państwo przyjmiemy taką formułę, że zadajemy zadawanie pytań teraz będzie i potem prośba do Pani Dyrektor, żeby odpowiedzieć na ewentualne te pytania, które radni będą zadawać. Czyli Pan Jan Rydzik, bardzo proszę. Dzień dobry Pani Dyrektor. Mam takie pytanie. Jan Rydzik, radny 65+. Miałbym pytanie takie, kiedy przewidujecie szczepienie
tych osób od 60-65 plus, czy, bo jak się dowiadujemy, to w tym kwartale już nie będzie to przewidywane szczepienie. I drugie pytanie, czy szczepionka innej firmy jak Pfizer będzie dwudawkowa czy jednodawkowa? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zadać pytanie, pani dyrektor? Nikt się nie zgłasza. Bardzo proszę, pani dyrektor. Jeżeli chodzi o pacjentów 65 plus, no tak wyszło, że ten etap pierwszy, w którym w tej chwili jesteśmy, został podzielony jeszcze na etapy. No, w obecnej chwili mamy problem z dostawami tej szczepionki, ponieważ firma Pfizer uruchamia dodatkowe linie produkcyjne i na pewno nadrobi to, co powinna nam przesłać. Więc w tej chwili to tak działa, że w pierwszej kolejności zapisują się pacjenci 85 plus, 75 plus, ale proszę Państwa, na stronach naszych, na stronach e-rejestracja, do której każdy z Państwa może, na którą może każdy z Państwa wejść, jest możliwość nie zarejestrowania się, ale złożenia deklaracji, że chce być zgłoszenia się do szczepienia. Zgłoszenia się do szczepienia. Tam należy wejść, zgłosić się do szczepienia i dostaną Państwo informację jak najszybciej w tym momencie, kiedy już przyjdzie Wasza kategoria wiekowa. Wszystkim punktom szczepień polecamy działanie w taki sposób. Jeżeli przychodzi szczepionka, dana ilość zamówionej szczepionki, jeżeli nie ma chętnych na tą ilość szczepionki, to natychmiast mają wzywać osoby, które są na kolejnych numerach listy oczekujących. Więc ja bym zachęciła już się zapisać na to szczepienie i albo wysłać SMS-a, bo jest możliwość, że można jeszcze poprzez SMS-a się zarejestrować i spokojnie czekać na swój termin. Ja wiem, że no, są komplikacje, zdaję sobie sprawę. No, to są naprawdę komplikacje, na które no, nie mamy za bardzo wpływu, no ponieważ firma, i to są komplikacje w całej Europie, nie tylko w Polsce, więc musimy uzbroić się w cierpliwość, a na pewno wszyscy będą zaszczepieni, tylko na razie spokojnie. Musimy uważać na siebie, dalej niestety maseczki, przyłbice, żeby nie w tym czasie, kiedy czy oczekujemy na szczepionkę, nie zachorować. Jeszcze co mogę powiedzieć, szczepienia nie są rejonizowane. Nie muszą Państwo się szczepić w swojej miejscowości. Możecie Państwo dostać sygnał, że gdzieś, nie wiem, 20-30 kilometrów w oddali jest szczepionka wolna i chętnie Was zaszczepią. Można tak zrobić, też można się zaszczepić. No i co ja mogę doradzać w tym momencie, bo też jestem w podobnej sytuacji jak Państwo, spokojnie czekać na swoją część, zgłosić akces chęci zaszczepienia, żeby było wiadomo, jaką ilość tych szczepionek trzeba dla poszczególnych grup wiekowych zamawiać. No i myślę, że się pomału wszyscy doczekamy, ale cierpliwość, no niestety, no tak się złożyło. Jeżeli chodzi o pytanie, czy inne szczepionki są podwójne czy pojedyncze, więc Pfizer to są dwie dawki, Moderna są dwie dawki i jeszcze jest jedna szczepionka, która też są dwie dawki, ale pracują bodajże Bayer pracuje nad szczepionką jednodawkową, ale to jest wszystko jeszcze w fazie badań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pana Rydzika ta odpowiedź satysfakcjonuje? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor za obecność.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Życzę owocnych obrad. No i obyśmy się jak najszybciej doczekali tej szczepionki. Wszystkiego najlepszego i do widzenia. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Wysoka Rado, otwieram punkt 4 porządku obrad. Rozpatrzenie projektów uchwał i głosowanie w sprawie uchwał. 4.1. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Przedłożony projekt uchwały dotyczy przekazania Starostwu Ropczycko-Sędziszowskiemu pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej ulicy Ogrodniczej w Ropczycach polegającej na budowie chodnika w celu realizacji tego zadania. Podjęta uchwała będzie stanowić upoważnienie dla burmistrza Ropczyc do zawarcia stosownej umowy z zarządem powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Projekt chodnika został przygotowany na przełomie lat 2017-18. Jest to, tak jak wspomniałem, projekt chodnika od ronda do remizy na długości około 1350 metrów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie słyszę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały 4.1. Bardzo proszę, głosujemy. Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi ropczycko-sędziszowskiemu. 4.2 to kolejny punkt porządku obrad. Wysoka Rado, do Rady wpłynęła petycja, której treść radni otrzymali, a w ogólnie rzecz mówiąc, dotyczy ona tego, żeby Rada wystąpiła przeciwko akcji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w sprawie petycji wypowiedziała się Komisja do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę w tej chwili przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii tejże komisji. Bardzo proszę, pani Genowefa Ciosek. W dniu 19 stycznia 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odnosząc się do petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o jej nieuwzględnienie oraz zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, który jest przedłożony w tym punkcie porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, tu chcę przedstawić argumenty Rady z projektu uchwały za nieuwzględnieniem petycji. Są one następujące. Procedura przedstawienia szczepionek i innych leków, dopuszczenia ich do użycia oraz całokształt spraw z tych związanych nie znajdują się w katalogu zadań gminy wynikających z artykułu 7 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Temat szczepień podlega szerokiej dyskusji w przestrzeni publicznej. Każdy zainteresowany tematem ma możliwość zapoznania się z argumentami za i przeciw i podjęcia decyzji w tej sprawie. Radni Rady Miejskiej w Ropczycach są za tym, aby szczepionka była jak najbardziej bezpieczna, lecz na bazie danych dotyczących ilości zakażeń uzasadnione jest stwierdzenie, że szczepienie zostało wprowadzone nie tylko w interesie jednostkowym, ale również w interesie ogólnospołecznym. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały 4.2. Bardzo proszę, głosujemy. Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Stwierdzam, że został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 4.3 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie projektu tejże uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na czas nieokreślony na rzecz Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach. Decyzją burmistrza Ropczyc z dnia 29 grudnia ubiegłego roku do części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numer 815/35 o powierzchni 53 ary położonej w obrębie geodezyjnym Ropczyce-Witkowice stanowiącej własność gminy Ropczyce. Część działki oddanej w trwały zarząd zagospodarowana jest jako plac rowerowy i siłownia trenerowa. Z tytułu ustanowienia trwałego zarządu ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada obowiązek uiszczania opłat rocznych przez trwałego zarządcę na rzecz właściciela nieruchomości za część działki objętej niniejszą projektem uchwały oddanej w trwały zarząd. Opłata ta wynosi 677 zł 16 groszy, co stanowi 0,3% wartości nieruchomości objętej trwałym zarządem. Ponieważ Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową gminy Ropczyce, udzielenie bonifikaty staje się zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Pan radny Michał Przystaś, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana kierownika. Czy mówiąc o tej działce, mówimy o terenie przy ulicy Spokojnej, którym opiekował się, czy opiekuje dalej pan Cużytek? Tak, dokładnie tak. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli jestem przy głosie. Czyli rozumiem, że tym terenem teraz będzie bezpośrednio dysponowało Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały. Bardzo proszę, głosujemy. Radny Marcz Stanisław, proszę zagłosować. Halo? Jak Stanisław, głosuje do projektu uchwały 4.3? Za, tylko mi się coś w tablecie, że mi pisze tu trwała do niej i coś jakiś kom. Czyli za, no. Dziękuję. Tak. Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach, działka 815/35 w Ropczycach, Witkowicach. 4.4 to kolejny projekt uchwały. Proszę o przedstawienie wraz z autopoprawką. Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawia zmiany w budżecie gminy Ropczyce na 2021 rok. W projekcie tym dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między klasyfikacją budżetową w kwocie 399 990 zł i 74 grosze. Przesunięcia te dotyczą przede wszystkim zadań realizowanych w ramach Urzędu Miejskiego. Wprowadza się tutaj przesunięcia między zadaniami i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne.
jak projektowanie, budowa budynku sanitarno-szatniowego w kwocie 15 tysięcy i ta kwota jest zabezpieczona z oszczędności wynikających z dostarczania energii na Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji w związku z jeszcze z obecnym zamknięciem tego obiektu. Również w ramach oszczędności na zadaniu utwardzenia terenu przy ulicy Udzieli w Ropczycach przesuwa się te środki na budowę, przebudowę, modernizację dróg na terenie gminy Ropczyce w kwocie 47 tysięcy, projektowanie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie 10 tysięcy złotych, 26 tysięcy na projektowanie, budowa budynku OSP w Małej. Ta kwota brakująca również jest zasilona z tytułu rozstrzygniętego postępowania przetargowego i na tym zadaniu akurat wystąpił niedobór. Również projektowanie stadionu w Niedźwiadzie Dolnej i te główne zadania są zabezpieczone z zadań, przesunięcie zadań administracji Urzędu Miejskiego, jak również oszczędności z artykułu 30 na placówkach oświatowych w tak zwanego dodatku uzupełniającego, który mamy obowiązek wypłacić do końca stycznia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Radny Mądro. Henryk Kędziora. A Henryk Kędziora, bardzo proszę. Tu chciałbym odnośnie tej projektu tej uchwały pewnej informacji takiej dokładniejszej, bo to, cośmy mieli projekt, że te zabrane 88 tysięcy z proponowanej inwestycji na ulicy Seweryna Udzieli przed blokiem numer 6, utwardzenie placu, bo tam było zabudżetowane 280 tysięcy złotych. Czy mam rozumieć, że z tego, co przed chwileczką przedstawiłem na pani szanowna pani skarbnik, czy zabieracie, jest obniżone tylko o 88 tysięcy złotych, czy o te całe 280 tysięcy złotych i to całe zadanie w tym momencie po prostu rozpływa się, czy tylko w części tylko to, co było wykazane, te 88 tysięcy złotych. I jeżeli tak, to szkoda, że jeżeli już zabieramy, pomniejszamy tą kwotę o te 88, nie przeznaczamy ją na sprawy takie jak nadal przy tej Seweryna Udzieli utwardzenie placu przy sklepie, gdzie stoją kontenery pod wywózkę śmieci, tam jest szereg kontenerów, w terenie jest po prostu nieciekawy. I z drugiej strony, że po prostu nie przekazujemy środki, jeżeli już nie to, to na ulicę Płaskiego między ulicą, po prostu między posesją pani doktor Brodowskiej, a pierwszym krętem w prawo. Tam akurat jest ta trasa, jest bardzo uczęszczona w związku z przewiązką na Skorodeckiego, a nie ma chodnika i osiedle jest tam nowe, po prostu duże osiedle, gdzie jest w większości, to są ludzie młodzi, matki z dziećmi, po prostu no jest problem, bo jest tam, ja sam uczestniczę tą drogą bardzo, bardzo często. Jest ta droga bardzo niebezpieczna, pomimo że to jest ta droga osiedlowa, że tam jest po prostu, jest szereg obostrzeń z tytułu, z przepisów kodeksu drogowego, ale niemniej uważam, że jest to priorytetem po prostu. Także tu bym prosił o bardziej skonkretyzowanie odnośnie tego zmniejszenia. Czy całkowicie likwidujemy to zadanie, co byłoby, uważam, niefajnie, bo o to zadanie występowaliśmy już od roku 2014, po prostu w poprzedniej sesji, ale tam stała w przeszkodzie po prostu decyzja spółdzielni. Dzisiaj widzę, że po tych dwóch latach tej nowej kadencji coś ruszyło i tu znowu po prostu, jak widzę, obcięcie pewnych środków. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Jan Rydzik zgłaszał się, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja właśnie chciałem się też odnieść właśnie do tego, co pan Henryk przed chwilą powiedział, że no troszkę nie fair jest, chyba że to jest wynikło faktycznie z przetargu tam na ten parking przy Udzieli, ale jak te pieniądze, czy nawet i te 88 tysięcy zostaną zabrane nam tutaj z osiedla, można właśnie by było przeznaczyć na inne cele. Ja zgłaszałem w poprzedniej sesji różne takie niewielkie inwestycje. Można by było, jak to się mówi, te dziury załatać tą kwotą. No tylko tyle chciałem powiedzieć, bo się też dołączam z tym pytaniem, jak i pan Henryk to już przedstawił, nie będę się powtarzał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Radny Mądro, proszę. Pan Kazimierz Mądro. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja mam takie pytanie, mianowicie
przeznaczone jest tutaj 15 tysięcy na wykonanie dokumentacji na stadion w Niedźwiadzie Dolnej. A ja w związku z tym mam pytanie, czy, bo były takie deklaracje, że w tym roku zaczniemy wykupować teren, czy są po prostu tylko nie pokazane w innym dziale po prostu środki, które pozwalały na po prostu rozpoczęcie wykupu tych terenów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Pan burmistrz, bardzo proszę. Tak, chciałbym, panie przewodniczący, Wysoka Rada, odpowiedzieć panu radnemu Kędziorze i panu Rydzikowi, że to nie jest tak, jak interpretujecie. Jest zasadą przy budżetach gmin, że zapisując w projekcie budżetu, czy w uchwalonym budżecie, pozycje inwestycyjne, podajemy nazwę tych inwestycji i zakładamy kwoty szacunkowe, które wynikają, jeżeli już mamy gotowe projekty techniczne, to z kosztorysów, a jeżeli nie mamy gotowych projektów kosztorysów, projektów technicznych, to z szacunków koncepcji. W tym wypadku nie zapisujemy pozycji dla osiedli, dla sołectw. Mamy na przykład ten tutaj zapis, że w budżecie uchwalonym miesiąc temu, że chcemy na osiedlu Świętej Barbary wybudować parking i mamy informację zapisaną w budżecie uchwalonym miesiąc temu, że jest tam kwota 276 tysięcy. Ta kwota wynikała z kosztorysu, bo mieliśmy już projekt i pozwolenie. Ale szanowni państwo, później następuje przetarg w momencie, kiedy Rada swoją uchwałą akceptuje szereg inwestycji zawartych w budżecie. Ogłosiliśmy taki przetarg, zgłosiło się 8 firm, najtańsza firma Robczycka, usługi brukarsko-budowlano-handlowe Jan Brona. Firmę znamy, ma lokalizację na Brzezówce, wykonuje wiele dla nas różnych zleceń usług. Była firmą najtańszą, wskazując w ofercie kwotę do wykonania tego parkingu za 191 tysięcy. No okrągło tam jeszcze jakieś grosze. Zatem pozostała nam kwota z przyjętej w budżecie 276 tysięcy, kwota wolna 41 tysięcy i przepraszam, 88 tysięcy, kwota wolna. To nie oznacza, panowie radni, że w tym osiedlu ta kwota zostaje na nowe, różne, potrzebne i ważne cele. Nie. Z tej kwoty 47 tysięcy wraca do paragrafu dróg na budowę chodników, dróg i najprawdopodobniej część tej kwoty wykorzystamy na przebudowę chodnika przy ulicy Iwaszkiewicza w ramach kwoty, którą mamy teraz do dyspozycji w granicach 850 tysięcy złotych i przygotowujemy się, to już jako informacja, do przetargu na uruchomienie pierwszego przetargu na przebudowę dróg gminnych, tak żeby te projekty, które są już gotowe, te zadania projektowe dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach, w niektórych jedna droga, w innych dwie drogi, żebyśmy uruchomili tą pierwszą wolną kwotę na przetargi. A więc tą pozycję 47 tysięcy cofiemy z powrotem i być może w części ona będzie niezbędna do realizacji tych celów na osiedlu Świętej Barbary. Ale mówię, to jest poza sprawą, bo zasadą jest, że tą kwotą wolną po prostu dysponujemy tymi 88 tysiącami złotych. Natomiast w tym wypadku pozostałą kwotę 41 tysięcy zaproponowaliśmy na cele, które zostały wam przed chwilą przedłożone. Między innymi brakło nam znów w podobnym przetargu 26 tysięcy do kwoty zapisanej w budżecie gminy na ten rok na stan surowy zamknięty obiektu OSP w Małej. Wobec powyższego, jak tu się nam kwota po przetargu zwalnia, a tam do kwoty zapisanej w budżecie z przetargu, najniższa oferta była jednak wyższa o 26 tysięcy, to mogliśmy zrobić tak, albo unieważnić ten przetarg i ogłosić raz jeszcze, ale każdy następny przetarg ogłoszony bliżej wiosny można liczyć, że będzie tylko droższy z powodu paru kryteriów. Uznaliśmy, że przetarg był transparentny, przetarg był dla nas korzystny, było kilka ofert, najtańsza oferta również firmy zlokalizowanej na terenie Robczyc, firmę pana Andrzeja Stasiewskiego, który ma lokalizację swojej bazy w Łączkach Kucharskich, za kwotę 284 tysięcy złotych, że warto zatwierdzić ten przetarg.
Tak też uczyniłem, wnosząc, prawda, do Wysokiej Rady o zgodę na to przesunięcie tych 26 tysięcy. Jeżeli to państwo zaakceptujecie, to ja z panią skarbnik mogę podpisać umowę z panem Stasiowskim na realizację tego zadania. I również kwota o 10 tysięcy na projektowanie nowego boiska o sztucznej nawierzchni w Lubzinie. Zapisana tu jest kwota 10 chyba tysięcy złotych. Ten projekt jest też projektem, który jeszcze nie zakładaliśmy, uchwalając budżet miesiąc temu. On wynika, jak państwo pewnie radni wiedzą, z uruchomienia części programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak zwanej kwoty PGR-owskiej, 250 milionów. Dla tych gmin możliwa jest dotacja do składanych wniosków, oczywiście w konkursie, które kiedyś miały PGR-y. Okazało się, że myśmy mieli filię PGR-ów w Lubzinie i Brzezówce i tylko te dwie miejscowości mogą złożyć trzy wnioski. Wnioski składa gmina. Żeby złożyć wnioski, trzeba przygotować projekty i właśnie na nowy taki projekt dla Lubzinie, między innymi na boisko poliuretanowe, potrzeba nam było 10 tysięcy złotych i z tej kwoty właśnie zwolnionej 88 tysięcy jest to przesunięcie. Ciągle tak robimy. Co miesiąc ten nasz budżet uchwalony na ten rok, pod koniec ubiegłego roku, jest elastyczny, bo on taki musi być. To jest odpowiedź jakby na pytanie pana Kędziory i Rydzika i oczywiście wasze informacje o tym, że na naszym osiedlu Świętej Barbary trzeba zrobić jeszcze to, to i to. Macie rację, oczywiście będziemy się nad tymi wnioskami waszymi zastanawiali, będziemy jeszcze z wami rozmawiali. Pewnie przyjdzie czas na ich realizację. Nie odpowiadam w ten sposób teraz, że tak jest, już przekierujemy te pieniądze, bo przedłożyłem państwu inną propozycję. I proszę właśnie o akceptację i tłumaczę, dlaczego właśnie takie decyzje i propozycje państwu radnym przedłożyłem. I pan radny Mądro pyta o 15 tysięcy, które są zapisane na wydatek na koncepcję i projekt techniczny boiska sportowego stadionu w Niedźwiadzie. Otóż chcę powiedzieć, że firma, z którą zakontraktowaliśmy w roku ubiegłym koncepcję, zrobiła tą koncepcję niedokładnie. Myśmy mieli w budżecie w tamtym roku tą kwotę zapisaną i powinniśmy ją wydać w tamtym roku, ale ponieważ koncepcja się nam nie spodobała, uznaliśmy, że trzeba ją doszczegółowić, a obawialiśmy się, że jak zapłacimy do końca roku, realizując tą umowę, tą kwotę, to już możemy po prostu tylko prosić tego wykonawcę. Zatem jakby zerwaliśmy tę umowę na tej zasadzie, że nie zapłaciliśmy, ale w tym roku, by zapłacić po uszczegółowieniu przez wykonawcę tej koncepcji stadionu w Niedźwiadzie, to musimy znowu tę kwotę zapisać. Tamta kwota, pieniądze znajdą się jakby w nadwyżce budżetowej, inaczej zwanej środkach wolnych, które pewnie częściowo pani skarbnik pozwoli uruchomić na koniec marca, na sesji. Zatem to są te same pieniądze, panie radne, które w roku ubiegłym były zapisane. Wydalibyśmy je, bośmy je mieli do końca roku, ale nie spodobała się nam koncepcja. Uznaliśmy poprzez naszych współpracowników, że trzeba ją dopracować. I odpowiadam na konkretne pytanie pana radnego. Tak, w budżecie, w innym dziale i w innym paragrafie są zapisane środki na wykup nieruchomości, w tym na wykup nieruchomości pod stadion w Niedźwiadzie, jeżeli tylko będzie można wynegocjować ceny, które mogą odpowiadać oczekiwaniom pod tą inwestycję. Oczywiście dodam, że to będą ceny na pewno wyższe niż aktualne w Niedźwiadzie ceny gruntów rolnych, bo uchwalając ten szczegółowy plan zagospodarowania i wchodząc jakby w końcówkę tego planu, tym samym prawie przekształcamy te grunty rolne, te podmokłe łąki w nieruchomości i możemy już zapłacić w negocjacji znacznie więcej niż do tej pory mogliśmy płacić właścicielom za te grunty rolne. Sądzę, że pan radny Mądro otrzymał informację pełną. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to albo w sprawach pozostałych różnych, albo teraz bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Ja chciałbym podziękować Andrzej Kędziora. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi za konkretne, taką rzetelne wytłumaczenie po prostu tego pytania, odpowiedzi na pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma pytań,
Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały 4-4. Bardzo proszę, głosujemy. Ogłaszam wynik głosowania. Za 20, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Ropczyce na 2021 rok. 4-5 to kolejny projekt uchwały. Wysoka Rado, projekt ten dotyczy obniżki diet radnych naszej Rady. Jest to projekt Klubu Radnych Samorząd i Gospodarka. Mając na uwadze obecną sytuację kryzysową związaną z COVID-em, gorszą kondycję firm, chcemy, aby ta uchwała wraz z projektem 4-6 była wyrazem odpowiedzialności i łączności naszej Rady z całym społeczeństwem, z naszą wspólnotą samorządową. W projekcie tym proponuje się przejście na ryczałt kwotowy, a więc kwota przyjęta dziś będzie niezmienna. Ponadto z tytułu nieobecności na sesji lub komisjach wprowadza się potrącenia. I tak, dieta radnego bez funkcji wynosiłaby 1000 zł. Dieta przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczących rady 1350. Uchwała weszłaby w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Poprzednia dieta była zmienna. Był to procent minimalnego wynagrodzenia za pracę i podległe było to waloryzacji. I tak, przechodzę do meritum. Dieta radnego bez funkcji jest to obniżka o 140 zł. W przypadku przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczących rady jest to obniżka o 190 zł. Jest to miesięcznie. Jest to projekt polegający na likwidacji waloryzacji i obniżka, co daje w sumie około 12%. Ta uchwała wraz z kolejną pozwoli zaoszczędzić rocznie około 40 tysięcy złotych, co zasili inne wydatki budżetowe. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały 4-5. Bardzo proszę, głosujemy. Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach nr 4/37/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach. 4-6 to kolejny projekt uchwały. Wysoka Rado, w projekcie również jest propozycja przejścia na ryczałt kwotowy, który miałby wynosić 1800 zł. Dla porównania taki ryczałt w Sędziszowie Małopolskim jest 2013 zł, w Kolbuszowej 1950, w Dębicy 1820. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie słyszę, nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały. Panie przewodniczący, zgłaszałem się tam. O, bardzo proszę, przepraszam, pan Jan Rydzik. Panie przewodniczący. Z opóźnieniem przychodzi informacja. Dobrze. Oddaję głos panu Janowi Rydzikowi.
Tak, panie przewodniczący, chciałem się zapytać, jak to nie tajemnica, ile było do tej pory, ile miał przewodniczący, jaką kwotę? To nie jest tajemnica. Oświadczenia majątkowe składam corocznie jako osoba publiczna. 1905 zł. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Ja się też zgłaszałem, Skórski Dariusz. Bardzo proszę, pan radny Skórski. Tu mam pytanie, czyj to jest projekt po pierwsze? Uchwała, że taki projekt też tu będzie pełne. I co chciałem zapytać, bo doszukuje się w projekcie poprzednim, który dzisiaj zmieniamy, zapisu coś o potrąceniu za nieobecność przewodniczącego na komisjach bądź na sesji. Jakżeśmy niedawno składali swój projekt odnośnie naszych diet, obniżki diet radnych, wtedy pamiętam pani mecenas zarzuciła mi, że diety nie mogą być określone ryczałtowo. Stąd moje pytanie, czy taki zapis w tej uchwale jest, bo w uchwale dotyczącej radnych wiem, że taki zapis się znalazł o potrąceniu. Dziękuję. Kwestia potrąceń dotyczy nie przewodniczących, tylko wszystkich radnych. Tak, tak, tylko czy w tej naszej uchwale teraz rozpatrywanej, bo w niej nie ma zapisu, że się potrąca, nie? Czy wtedy właśnie tamta uchwała o dietach radnych dotyczy się do tej uchwały o przewodniczącym rady, skoro w niej nie ma zapisu? Ja przypominam, jest literalnie napisane, ponadto z tytułu nieobecności na sesjach lub komisjach wprowadza się potrącenia. Wszystkich radnych oczywiście. Tak, ale to jest w tej poprzedniej uchwale, którą przed chwilą przyjmowaliśmy. Natomiast nie ma w tej, z tego co się orientuję, dotyczącej ściśle przewodniczącego. Czy nie musi być taki zapis, żeby nam potem, nie daj Boże, uchwały nie odrzucił wojewoda, nie zatwierdził? Z ostrożności pytam, mówię, to jak nie trzeba, to nie musi być. Ja jestem jednym z was. Uważam i tak jest, że jestem jednym z was, czyli jestem radnym. I uważam, że dotyczy to również mnie. Tak, panie przewodniczący, tylko akurat teraz jest w tej uchwale, w tym projekcie teraz ściśle wskazana kwota pana diety. I w tej uchwale nie ma nic o potrąceniu. I nie wiem, czy tamta uchwała może być stosowana tutaj. O to mi chodzi. Poprosimy tutaj. Bardzo. Proszę. Bardzo proszę panią mecenas, proszę o komentarz. W tej sprawie. Panie przewodniczący, szanowni radni. Jeszcze. Panie przewodniczący, szanowni radni, odpowiadając na pytanie, informuję, że ta uchwała, która pierwsza była omawiana, była zmieniana w zakresie wynagrodzeń. Jeszcze głośniej. Uchwała, która była pierwsza procedowana w zakresie zmiany wynagrodzenia radnych, znajduje zastosowanie również do wynagrodzenia przewodniczącego. Tak, jeżeli mówimy o potrąceniach, będą miały zastosowanie również do potrącenia przewodniczącego w razie nieobecności. A, wszystko jasne. Rozumiem, że odpowiedź satysfakcjonuje. Jasne, jasne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały 4-6. Bardzo proszę, głosujemy. Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach nr 4/38/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach. 4.7 to kolejny projekt uchwały. Bardzo proszę o przedstawienie. Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do 9. zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce. Przedmiotem zmiany studium będzie obszar w rejonie ulicy Leśnej i Ogrodniczej w Ropczycach w obrębie ewidencyjnym Ropczyce, Ropczyce, Witkowice i Gnojnica w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały szeroką linią koloru czarnego. W związku z zatwierdzeniem dokumentacji geologiczno
inwestycyjnej złoża gazu ziemnego w Gnojnicy. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zobowiązuje do wprowadzenia tego obszaru do studium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w punkcie 4.7? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały 4.7. Bardzo proszę, głosujemy. Pan radny Bogdan Madeja, proszę głosować. Jestem za, ale coś właśnie głosowanie mi nie załączyło się. Pan radny Bogdan Madeja, za, tak? Tak, tak, jestem za. Dobrze, dziękuję. Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że został przyjęty projekt i podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do 9 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce w miejscowości Ropczyce i Gnojnica. Wysoka Rado, zamykam punkt 4 porządku obrad. Otwieram punkt 5 porządku obrad. Wysoka Rado, otrzymaliście projekt planu pracy Rady na 2021 rok. Plan ten jak zwykle jest ramowy. Będzie wypełniony treścią w ramach porządków obrad w poszczególnych sesjach. Czy są propozycje dotyczące zapisu tego planu? Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy. Bardzo proszę, głosujemy. Pan radny Arkadiusz Kutkowski. O, już jest, dobrze. Ogłaszam wynik głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Ropczycach w 2020 roku. W ramach realizacji obowiązków i kompetencji wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw szczegółowych Rada obradowała na 11 sesjach. Rada podjęła 130 uchwał. Informacje o uchwałach oraz przebiegu sesji zawarta jest w protokołach sesji, w nagraniach sesji, w rejestrze uchwał oraz zbiorze prawa miejscowego. Wszystkie wymienione elementy są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Od marca 2020 roku Polska znalazła się w stanie pandemii. W związku z powyższym, korzystając z ustawy o rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, część sesji odbyła się w tak zwanym systemie zdalnym. I tu było 6 sesji na 11 ogółem. W ramach Rady Miejskiej działało 6 komisji stałych, które przedłożą Radzie odrębne sprawozdanie. Zamykam ten punkt porządku obrad. Otwieram punkt 7 porządku obrad. Sprawy różne. Wysoka Rado, informuję, że w e-sesji Wysoka Rada otrzymała wykaz zarządzeń burmistrza wydanych w 2020 roku na podstawie uchwały nr 41/509/09 Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Czy ktoś z pań lub panów radnych chce zabrać głos w sprawach różnych? Radny Andrzej Rachwo chce zabrać głos. Najpierw pan radny Herbut, potem pan Rydzik, potem Andrzej Rachwał. I Arek, pan Arek Kutkowski też widzę. Radny Mądro też. Po kolei. Pan Herbut. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja w pierwszej kolejności chciałem podziękować za ujęcie w budżecie pieniędzy na projekt budynku sanitarno-szatniowego na boisku na Czekaju. No myślę, że ten istniejący, który stoi, jest już rzeczywiście w takim stanie, że już dawno to powinno zostać zrobione. No ale cieszę, że takie kroki zostały przedsięwzięte. No bo tamten pierwszy to już był budowany dawno, dawno temu. Można powiedzieć, że jeszcze w czynie społecznym prawdopodobnie chyba za, o ile się nie mylę, za pana burmistrza Fąfary. Także dziękuję za ten projekt. I mam pytanie dotyczące projektowanej drogi. To jest łącznika pomiędzy ulicą Ogrodniczą a ulicą Króla Jana III Sobieskiego. Mieszkańcy z tamtego rejonu po prostu prosili mnie o wzięcie, zabranie głosu w tym temacie, gdyż są zaniepokojeni wszczętą procedurą mającą na celu uzyskanie pozwolenia na budowę tej drogi no, w ramach, jak się okazuje, specustawy drogowej. Właściciele tych działek, przez które ta droga ma przebiegać, no, twierdzą, że nie takie były ustalenia pomiędzy naszym urzędem miejskim, a nimi w kwestii tej drogi. Między innymi tu wskazują na to, że ta nowa droga miała przebiegać wzdłuż tej istniejącej, która teraz jest na gruncie, ale tak jakby solidarnie z jednej strony tej drogi starej, obecnej, jak i z drugiej. A w tym projekcie, w tym nowym projekcie okazuje się, że jest to tylko ta nowa droga projektowana po jednej stronie, po tak jakby północnej stronie tej istniejącej. Następnie tutaj też wskazują na to, że pas drogowy, ten niby, że tak powiem, w cudzysłowie obiecany, miał być węższy. Miał wynosić około 6 metrów. I w tym zakresie składali zarzuty do wyłożonego do wglądu projektu planu miejscowego. I w odpowiedzi na to dostali odpowiedź, że te zarzuty zostaną uwzględnione. No tego niestety sprawdzić się nie da, bo z tego co wiem, to ten plan miejscowy jeszcze jest niezakończony, czyli nie wszedł w życie, no a projekt drogowy no już jest zakończony. W tym teraźniejszym projekcie, z tego co tam mi się udało podglądnąć, patrząc na przekrój poprzeczny, typowy, no to ta szerokość tej drogi, w całej drogi, to znaczy jezdni, chodnika i tam poboczy, wychodzi mi tak około 9 metrów w zależności od miejsca. No to ta zmiana, załóżmy, tej szerokości tej drogi, no po prostu ogranicza
korzystanie z ich nieruchomości, zwłaszcza tam, gdzie są te działki z budynkami na początku, tutaj od strony ulicy Ogrodniczej. Jak wskazują, cytuję teraz w tym momencie, mówią, że miała to być droga wewnętrzna, z której mieli korzystać głównie okoliczni mieszkańcy, a nie trasa szybkiego ruchu. Apelują o ponowne pochylenie się nad tym projektem i rozważenie za i przeciw budowy tej drogi, no w takim kształcie i o takim właśnie przebiegu. Tutaj moja prośba do pana burmistrza, żeby pan burmistrz się odniósł do tej kwestii, żebyśmy tutaj się dowiedzieli, czy zapoznali ze szczegółami przebiegu tego procesu, całego tego zamysłu, tej inwestycji i projektowania, i czy tych uzgodnień, czy tam rzeczywiście były jakieś spotkania, jakieś uzgodnienia, czy to tak jest, te informacje takie nie do końca są, że tak powiem, sprawdzone, tylko tak mówione, że tak powiem, no nie wiem, jak to ująć, zabrakło mi słowa w tym momencie. Także proszę pana burmistrza o wypowiedź w tej kwestii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Rydzik. Panie przewodniczący, ja mam taką uwagę do ostatniej sesji. Na ostatniej sesji, na koniec, pan nam piękne życzenia złożył noworoczne. Następnie nas pan zrugał w sprawie uchwały budżetowej. Ponieważ wcześniej omawiane były wszystkie uchwały pojedynczo. Na wszystkie uchwały żeśmy pozytywnie odpowiedzieli. Tam były dwa chyba tylko głosy przy których tam ustawach, które były wstrzymujące się. Następnie pan zabrał nam po prostu, żeby my nie mogli się odnieść do tej uchwały. Tak się no nie robi. No i bym miał prośbę, żeby na przyszłość po prostu dać nam głos, żebyśmy się odnieśli. Wszystkie uchwały, kilkanaście ich było, poparliśmy wszystkie. Także nie można nam zarzucać, że wszystkie inwestycje, które będą w tym roku robione, że jesteśmy na nie. Naprawdę tak źle to było odebrane, tak przez nas, jak i przez ludzi. I po prostu, no tak jak pan dzisiaj wspomniał, 130 uchwał w tamtym roku żeśmy przegłosowali i można na palcach policzyć jedne ręki, czy któraś była po prostu zawetowana, tak mówię, na nie, czy kilka było może uchwał, które się wstrzymujące. Uchwałodawca po prostu tak zarządził, że jest 3 głosowania i mamy do wyboru za, przeciw lub wstrzymujące się. My skorzystali z jednej z nich, także no nie ma o czym, nie ma po prostu do nas mieć pretensji, bo naprawdę głosujemy lepiej, jakby byście wy chcieli. No. Dziękuję. Dziękuję. Za chwileczkę się odniosę też do tego. W cyklu pytań kolejny jest pan Arkadiusz Kutkowski. Panie Arku, nie słyszymy pana. Panie Arku, nie słyszymy się. Zaraz spróbujemy się połączyć telefonicznie. Tak. Panie Arku, słyszymy się teraz? Teraz się słyszy, nie wiem, coś mi się tu podziało albo mikrofonem, bo już 2 słuchawki, 2 mikrofony i nic się nie dzieje. Jak się udało połączyć telefonicznie, więc proszę, będziemy kontynuować. Witam pana burmistrza, szanowną radę. Ja pozwoliłem sobie przesłać na adres mailowy sekretariatu z urzędu i do biura rady z prośbą o przekazanie, no kilka takich plików, a te pliki zawierają fotografie, no tutaj nabrzeża rzeki Wielopolki i pozwoliłem sobie zrzucić taki rzut z ekranów monitoringu powodziowego z łączek w okresach, kiedy wystąpiły no, powodzie, to było 2010, 2011, 2014,
i 19, wtedy, kiedy były ogłoszone alarmy. I mam prośbę do pana burmistrza, do pana przewodniczącego o krótką analizę tych danych. Nie trzeba szukać, są gotowe, jeżeli to się wyświetli na ekranie, są dosyć mocno czytelne. Bo po analizie tych dokumentów wynika, że to, co kiedyś było z inicjatywy burmistrza w 2011 roku, no oczyszczenie trochę, zagospodarowanie brzegów rzeki Wielopolski, wydaje mi się, że jest odpowiedź, że to przyniosło pozytywny skutek i uchroniło nas w 2014, 2019 roku od powodzi. W tej chwili no, te brzegi są zarośnięte, dlatego prośba do pana burmistrza o przeanalizowanie krótkie, do pana przewodniczącego. I jednak to, co pisałem kiedyś tam w grudniu, styczniu 2020 o powołanie takiej specjalnej komisji do spraw rolnictwa i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, o zwołanie i no, przedyskutowanie tych tematów, bo są ważne. To nie tylko bezpieczeństwo, ale to jest rozwój osiedla Brzyzna, rozwój osiedla wzdłuż rzeki Wielopolki, bo stoją działki, które nikt nie chce zainwestować, no bo jest zagrożenie przeciwpowodziowe. Prośba tylko o rozpatrzenie tego i powołanie tej komisji, zwołanie tej komisji w celu omówienia, a może już się da, jest okres, gdzie może wykona się jakieś prace, nie wiem, porządkowe, proste, oczyszczające brzegi rzeki Wielopolski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Rachwał. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, zostałem poproszony, a właściwie to zostałem zobowiązany do podjęcia interwencji do urzędu gminy przez mieszkańców ulicy Południowej. To jest serwisówka obok obwodnicy, którą nazwaliśmy ulicą Południową. Chodzi im o to, żeby gmina zwróciła się z oficjalnym jakimś pismem do dyrekcji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako właściciela tej drogi, w sprawie parkowania samochodu ciężarowego. To jest taki typ, jak oni to określili, łajba, który parkuje przy tej ulicy na trawniku. Jak się okazuje, kierowca zniszczył ten trawnik, co już nie powinien robić ze względu na to, że ochrona środowiska powinna się już tym zająć, ale właścicielem jest Generalna Dyrekcja, więc nikt inny nie może nic zrobić. Mieszkańcy się gdzieś tam zwracali też i do wykonawcy robót przy tej drodze, czyli chyba firma Gabi, do policji, ale jak do tej pory bez żadnego oddźwięku. Kierowca ten, tak jak powiedziałem, zniszczył trawnik, powodując głębokie koleiny, z którymi wypływa też i błoto na drogę, jak również wyjeżdżając codziennie, wywozi błoto na drogę, co zwiększa ryzyko poślizgu i stwarza zagrożenie. Mieszkańcy się po prostu obawiają, że kiedyś dojdzie do wypadku, a nikt się tym nie jakoś nie zainteresował, a przede wszystkim powinien właściciel. Więc prosili, żebym zwrócił się do gminy, może żeby gmina wystosowała oficjalne pismo. Mam nadzieję, że się to uda zrobić, bo już mają dość takiego traktowania ich przez tego kierowcę. Nie znam tematu dokładnie, ale kiedyś podszedłem zobaczyć i okazuje się, że faktycznie taka sytuacja jest. No w tej chwili nie widać tego, ten samochód stoi, bo jest przysypane śniegiem, ale przed tym nasypaniem to było naprawdę, wygląda bardzo źle. No i teraz jak będą roztopy, będzie to samo powtarzane i obawiają się, że przy wyjeżdżaniu z tego trawnika wjeżdża na drogę, a nawiasem mówiąc koła w tej chwili stoją na asfalcie przednie. Jeżeli będzie wyjeżdżał, to może dojść do połamania tego asfaltu na krawędziach. I pytając się firmy tej, która się tym zajmuje, powiedzieli, że no na pewno oni, jak się coś takiego stanie, to nie tego nie naprawią. Więc oni się obawiają, że za chwilę może być droga rozjechana. Bardzo bym prosił o interwencję. Druga sprawa dotyczy też zgłoszenia przez mieszkańców, ale to też i też sam widziałem i na pewno ten temat jest znany w gminie.
Jeśli chodzi o ulicę 3 Maja i most na ulicy 3 Maja po prawej stronie na osiedlu Kościuszki, chodzi o te kontenery, które kiedyś tam zostały dwa spalone, a w tej chwili do tego jeszcze wszystkiego ktoś wyrzucił worki na brzeg. Powtarza się sytuacja podobnie jak na koło Domu Kultury, tylko tutaj zauważyłem, że tam jest więcej worków z kontenerów tych, które są na odbiór tej odzieży używanej. I może byśmy wystosowali jako gmina jakieś pismo do właściciela tych kontenerów, albo ich niech ich przeniesie, może gdzieś na obrzeża miasta, albo niech zlikwiduje, ale one tu racji bytu nie mają, jeżeli to się ma powtarzać. No i może rozważmy sytuację taką, która już nieraz była powtarzana i propozycje takie padały. Może byśmy założyli kamery jako gmina, które by obejmowały akurat te kontenery, jak również kontenery, które znajdują się tam dalej na placu koło Kościuszki, bo ludzie zaczynają już tego naprawdę mieć dość, a niestety nie przysparza to wyglądowi miasta i mam nadzieję, że uda się nam to w jakiś sposób rozwiązać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan radny Michał Przystaś. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Kilka uchwał wstecz, gdzie była mowa o przesunięciu środków z inwestycji z ulicy Udzieli. Pan burmistrz wspomniał, że lada chwila będą uruchomione przetargi, środki na nowe inwestycje, na przebudowę dróg gminnych. Chciałbym poznać informację, o jakich drogach będzie mowa oraz jak idą rozmowy na temat wymiany oświetlenia, czy modernizacji, czy budowy nowych linii czy lamp oświetleniowych na terenie naszej gminy, bo była mowa na ostatniej sesji, że do końca lutego powinno się to już wyjaśnić. No i stąd moje pytanie, czy jest już jakaś informacja? Wprawdzie jest jeszcze miesiąc czasu, ale pytam, bo być może jakieś informacje spłynęły wcześniej. Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Mądro. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie, mianowicie chodzi mi o teren, który jest przy szkole w Niedźwiadzie Górnej, który jest przeznaczony pod rekreację, jak również pod parking. Z tego co wiem, to jest dofinansowanie z funduszu. I czy już w tym temacie jakieś po prostu coś się dzieje, jakieś tam prace przygotowawcze się prowadzi? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie słyszę. Czy pan burmistrz odniesie się do niektórych pytań, do niektórych kwestii? Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym kilka zdań powiedzieć na państwa pytania i mamy pierwsze pytanie pana radnego Herbuta dotyczące, jak rozumiem, po części spraw zawodowych pana radnego, ale równocześnie doskonale wiem, że każdy radny ze swojego okręgu jest przecież radnym całej gminy. Otóż drogę od drogi powiatowej ogrodniczej, ulica Ogrodnicza, czy inaczej prawie od ronda na obwodnicy, ronda 650-lecia w kierunku tak zwanego kopca Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Dolnej, projektujemy już od ponad 3 lat. Nie możemy tego projektu skończyć inaczej, jak tylko wedle specustawy. Dlaczego? W ogóle dlaczego projektujemy tą drogę i tą trasę? Otóż dzisiejsza ulica Sobieskiego, inaczej na Kopiec, jest drogą nie tylko, że wąską, w wąwozie, gdzie jako droga gminna, gdzie ten pas nieruchomości naszej drogi gminnej jest wąski, ale również jego włączenie się do drogi krajowej na granicy jakby osiedla Witkowice i Ropczyc jest niezwykle trudne. To wszyscy mieszkańcy wiedzą. I ta lokalizacja włączenia tej drogi do Gnojnicy na Kopiec z uwagi na bezpieczeństwo dla jeżdżących samochodami legła u podstaw tego, abyśmy pomyśleli o innej drodze z Ropczyc do Gnojnicy Dolnej, szlakiem drogi gminnej, która prowadzi
gdy umownie mówimy koło doktora Budziana, doktora Dziubana, to wszyscy wiedzą. Czyli inaczej mówiąc 100 metrów od ronda 650-lecia. Wysoka Rado, zaczęliśmy robić ten projekt w oparciu kiedyś o inne przepisy wynikające z zarządzenia ministra transportu. W międzyczasie te przepisy się zmieniły i mogliśmy zawężyć pas zajętości tej drogi z całą infrastrukturą. Bo nasza dzisiejsza droga w tym miejscu, czyli naszej nieruchomość, która jest własnością gminy, nie pozwala na wybudowanie drogi gminnej zgodnie z przepisami wynikającymi z zarządzeń ministra transportu. Więc musimy po prostu zająć pas nieruchomości właścicieli prywatnych. I teraz każdy, komu chcielibyśmy zająć dobrowolnie pas nieruchomości, się na to nie zgadza. Nie zgadza się, bo niektórzy twierdzą, zgodzilibyśmy się, gdybyście pas zajętości przeprowadzili od osi obecnego przebiegu dzisiejszej drogi żużlowej w obydwu kierunkach. Proszę zważyć na sytuację lokalizacyjną zaraz na początku tej drogi, bo o to pan radny zwraca uwagę. Mamy sytuację taką, że po prawej stronie naszej drogi jest zabudowanie w odległości 2-3 metrów wymienionego wcześniej właściciela przeze mnie, a po lewej, czyli od strony północnej, nieruchomość budowlana, budynek, jest w odległości 30 metrów. I gdy dalej tą drogą się przemieszczamy w kierunku zachodnim, czyli w kierunku jakby Gnojnicy, w kierunku ulicy Sobieskiego, to mamy kolejną sytuację, gdzie właściciel wybudował dom kilka lat temu, nie wiem, 2-3 lata temu, oddał do użytku. Budując, mógł go zlokalizować po południowej stronie, jak dom doktora Dziubana, bo własność nieruchomości tegoż właściciela no była przynajmniej o długości 100 metrów. Zdecydował się, wbrew naszym sugestiom, lokalizować dom po stronie południowej na takiej działce niewielkiej swojej, która przy projektowaniu zbliżyła jego wybudowany dom do pasa drogi. Tenże właściciel tego domu też mocno oponuje, że najlepiej w ogóle tej drogi nie budować, a on się nie zgadza, że będzie miał drogę w odległości kilkunastu metrów od domu. Ja chcę powiedzieć, że ja dzisiaj też mam swój dom w odległości kilkunastu metrów od drogi. Jak budowałem dom, to ta droga była żużlowa. Teraz jest asfaltowa i jest dość duże natężenie ruchu. Chcę zaprzeczyć, panie radny, że to jest droga szybkiego ruchu. Absolutnie. To jest droga wewnętrzna, której cel jest zbliżenie nas bezpieczną drogą gminną do Gnojnicy Dolnej, do naszego sołectwa. Oczywiście jest w koncepcji, aby w granicy już osiedla Robczyce i sołectwa Gnojnica Dolna koncepcyjnie poprowadzić drogę do drogi krajowej na wysokości włączenia się do drogi, przy której stoi pomnik przy drodze krajowej. Byłoby to rozsądne, ale to mamy w dalszej perspektywie, być może nie w tej kadencji. W tej kadencji chcielibyśmy ze spec ustawy, panie radny, otrzymać zgodę starosty tylko do ulicy Sobieskiego. Chcielibyśmy ten odcinek wybudować, żeby przesunąć to wielkie niebezpieczeństwo włączania się do ruchu z drogi krajowej do Gnojnicy Dolnej. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda, jak to jest niebezpieczne, ile czasami minut stoją samochody, żeby włączyć się do ruchu i wjechać drogą tą krajową do Robczyc. Więc, szanowni państwo, no, każdy, kto chciałby się z tym zapoznać, to najlepiej podjechać i popatrzeć w teren i popatrzeć później w naszą koncepcję i sami państwo przyjmiecie do wiadomości, a pan radny absolutnie powinien też to zauważyć, że pas szerokości zajętości drogi wraz z infrastrukturą, czyli w przyszłości na pewno chodnikiem, czy nawet od razu budując taką drogę, powinniśmy wybudować chodnik, rowem. 9 metrów to jest absolutne minimum i nie możemy mniej, bo po prostu będzie niezgodne z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw infrastruktury. Negocjacje
Negocjacji było wiele. Zawsze właściciele wymienionych budynków uważają, że to ich nie satysfakcjonuje. Po to została przez Sejm uchwalona ustawa, w skrócie powiem, specustawa o szczególnych warunkach budowy dróg krajowych. Następnie znowelizowana i zeszła do poziomu dróg wojewódzkich, następnie powiatowych i gminnych, żebyśmy takie dylematy i problemy rozwiązywali wedle uproszczonej procedury, a nie próbowali dojść do porozumienia i zgody, kiedy właściciele w ogóle nigdy się nie zgodzą. Wysoka Rado, gdybyśmy chcieli zrobić, jak przed chwilą pan radny sugerował, że mieszkańcy mówią, od osi tej dzisiejszej wąskiej 2,5-metrowej drogi w każdym kierunku zabieramy po te 3 metry, to musielibyśmy zburzyć ten dom, który stoi już 20 lat i wtedy, kiedy gość budował, miał prawo sądzić, że miasto nie będzie się tak szybko rozwijało, nie będzie takiego nacisku i presji na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach miasta. Proszę zauważyć, że mieliśmy wnioski i podpisy wielu mieszkańców Gnojnicy Dolnej, mieliśmy uchwały Rady Sołeckiej, by wreszcie rozwiązać problem tego niebezpiecznego włączenia się ulicy Sobieskiego do drogi krajowej. I rozwiązaniem, które było zaproponowane również w koncepcji szczegółowego planu zagospodarowania, którego tak nie uchwaliliśmy do tej pory po 5 latach pracy, dlatego że każda przedłużona koncepcja MPO spotyka się z negacją wielu mieszkańców i projektant nie może sobie z tym tematem poradzić. Nie wiem, kiedy go skończymy. Jeśli będziemy ciągle wszystko podważać, no to po prostu droga jest donikąd. Drogę możemy wybudować w tym miejscu i kontynuując, prowadzić ją w przebudowie dalej do Gnojnicy Dolnej na kaplicę. To tak mówię, na kopiec i później na kaplicę w Gnojnicy Dolnej. Tylko poprzez tą specustawę, panie radny, ja bym prosił, żeby pan również jako ważny urzędnik Urzędu Powiatowego w tej sprawie był po stronie mieszkańców Gnojnicy, których jest kilkuset, którzy chcą krótszą i przede wszystkim bezpieczną drogą dojechać ze swojej gminy, z siedziby miasta powiatowego do siebie, a nie objeżdżać drogą krajową i przez tak zwany czujek, albo narażać się na niebezpieczeństwo wypadku, wjeżdżając w to osiedle naprzeciw drogi ulicy Słucharskiej. Myślę, że tyle na to pytanie. Jeżeli by pan radny jeszcze oczekiwał jakichś szczegółów, to zapraszam osobiście do mnie czy do referatu dróg. Okażemy koncepcję, projekty i rozszerzymy moją argumentację. Szanowni Państwo, pytanie pana Arka Kutkowskiego o to, abyśmy wywierali presję na właściciela rzeki, by ten we właściwym czasie i w sposób bardziej wizualny udrażniał pas rzeki i koryto. Oczywiście ma pan rację, jeżeli chodzi o udrażnianie koryta i nadbrzeży Wielopolki w granicach miasta i w osiedlu Witkowice. Nie podzielam pańskiego zdania, jeżeli chodzi o łączki kucharskie i Okoni. Z wiadomych powodów i nie będę dzisiaj tutaj argumentował dlaczego. Powiem, że jeśli chodzi o granice miasta, udrażnianie koryta rzeki, to w ostatnich kilku latach co roku występujemy co 2 miesiące pisemnie i telefonicznie. Zróbcie, wykoście, przeczyścić wnosimy o te brzegi, żeby rzeczywiście ten spływ wody w sytuacji, a choćby być może tegorocznej wiosny, która może być zdradliwa, bo mamy trochę śniegu, jeśli by jeszcze więcej dopadało, a była pogoda taka, że szybko śnieg schodzi, to możemy mieć problemy z podtopieniami. I wtedy przeczyszczone koryto rzeki, pobocza, właśnie nadbrzeże rzeki w granicach miasta i dalej ujście w Witkowicach, oczywiście by minimalizowało te obawy. Jestem jak najbardziej za tym, aby w granicach kompetencji Komisji do Spraw Rolnictwa, rozszerzając o osoby kompetentne do zajęcia się problemami właśnie podtopień i grożących tam niebezpieczeństw w przypadku innych katastrof takich burzowych, ekologicznych,
żeby dyskutować i wypracować jeszcze kolejne stanowisko do, jako wnioski do właścicieli rzeki czy do innych instytucji. Tak jest, będę proponował panu przewodniczącemu i przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, aby takie spotkanie rozszerzone komisji zorganizować fizycznie, mimo że no oczywiście z zachowaniem wszystkich tych problemów ostrożnościowych. Pan Andrzej Rachwał mówi o tirze, który bardzo często stoi, garażuje na drodze, jakby to powiedzieć, serwisowej przy obwodnicy, przy ulicy Południowej. Nie powinien. Nie wiem, gdzie jest nasza policja. Nie powinniśmy nawet wnioskować, policja powinna sama zauważyć, że nie jest to incydentalna sprawa postoju tego tira, tylko właściciel tego tira czy kierowca chyba postanowił, że w tym miejscu ma parking. Tak nie jest. Nie ma parkingów dla tirów, gdzie chcą, w granicach miasta, nawet i chyba w Sołeczmach też nie. Absolutnie ma pan radny i mieszkańcy, którzy do pana wnoszą rację. Wystąpimy pisemnie i do policji o podjęcie, powiedzmy, represyjnych działań w stosunku do kierowcy, jak również wystąpimy do właściciela drogi serwisowej, bo ona nie jest naszą własnością, czyli oddziału Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad, aby ewentualnym znakiem albo w inny sposób zabezpieczyć się przed takimi niesfornymi kierowcami, którzy łamią nawet zasady, które są ogólnie przyjęte. Nie niszczymy zieleni, nie niszczymy pracy innych, bo ma pan rację, panie radny i panie przewodniczący Komisji do Spraw Porządku w naszej gminie, że może to stanowić zagrożenie do zniszczenia tej nawierzchni asfaltowej, która nie jest pod nawierzchnią, pod tiry, a zwłaszcza tiry, które nie będą mogły się wygrzebać z tego trawnika. Tak, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia w tym rejonie ulicy Kościuszki, bardzo tego obszaru widocznego z drogi wojewódzkiej, jadąc na południe w kierunku obwodnicy i w kierunku Wielopola. No cóż, no chyba tak, spróbujemy po prostu zlecić i ocenić koszt monitoringu, aczkolwiek też rozważamy wspólnie z przedsiębiorstwem usług komunalnych czy z mieszkańcami, wspólnotą mieszkaniową tych bloków, czy nie przenieść tego obszaru, gdzie stoją kontenery na odpady dla osób fizycznych, czyli mieszkańców osiedla Kościuszki i tutaj osiedla Króla Kazimierza, w inny rejon je ogrodzić i okamerować, żeby rzeczywiście nie tworzyć sytuacji, że przy okazji przynosimy śmieci, te śmieci ktoś penetruje, bo nie powiem, że segreguje, tylko penetruje w tym zbiorniku i czasami robi to też tak niespornie, że część śmieci się wyrzuca, a później jeszcze no jest tak, jak jest, że jest nieelegancko, nieczysto. No spróbujemy dalej wywierać różną presję na tych, którzy nam wrzucają worki do rzeki. Ustaliliśmy już nawet jedną osobę, która to robi. No niestety jest to osoba po części niepełnosprawna, jeżeli chodzi o świadomość. Mamy z tym kłopot, sprawa jest w sądzie, sprawa jest w policji i trudno nam wywrzeć większą presję, żeby na przykład taka osoba czy jej podobne nie wrzucały tych worków ze śmieciami do rzeki czy też na nabrzeże rzeki. Później inni robią zdjęcia i pokazuje, jak mieszkańcy miasta dbają o czystość, co nie jest do końca prawdą i co podważa trochę absolutnie zdolność mieszkańców Ropczyc do utrzymania czystości. Miasto jest generalnie, poza takimi przypadkami, czyste, zadbane przez samych mieszkańców, a my jako samorządowcy tu w urzędzie staramy się tylko, żeby jeszcze poprawić zieleń, poprawić czystość, poprawić ukwiecenie. Pan radny Michał Przystaś pytał informację, jakie drogi byłyby przebudowane. Powiem tak, że przygotowujemy przedmiary pod przetarg dla tych dróg, które chcielibyśmy z nawierzchni żużlowej czy kamiennej przebudować na nawierzchnię asfaltową. I jak powiedziałem, w budżecie mamy na dziś do dyspozycji kwotę w granicach chyba 850 tysięcy złotych.
I staramy się na pierwszy etap przetargu wyselekcjonować drogi z tych miejscowości sołeckich i osiedlowych, po jednej, po dwie, największa miejscowość jak Niedźwiada. Z Niedźwiady przymierzamy dwie drogi, z Małej jedna, z Łączek nie pamiętam, ale chyba jedna z Lubziny. Proponowana była jedna, ale ta jedna proponowana jest przesyłana do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, więc chyba no, poczekamy na rozstrzygnięcie. Na pewno jest droga w Gnojnicy Woli jedna. No, pewnie jeszcze jest, na Hechłach chyba mamy odcinek drugi, jeżeli zdążymy, po prostu jeśli nie, to w drugim przetargu. Nie ma jeszcze decyzji pani radnej, więc w ten sposób nie chcę dokładnie wymieniać. Ale to nie będzie, to będzie 5-6 dróg, bo w kwocie 850 tysięcy złotych to tyle się nam zmieści tych dróg w granicach 250-300-400 metrów. Mam nadzieję, że pozwolą nam środki z nadwyżki budżetowej jeszcze raz ogłosić przetarg. Chciałbym, żeby to była kwota do dyspozycji na przebudowę kolejnych planowanych, przygotowywanych dróg gminnych w granicach 1 000 000 złotych. Więc to się może stać dopiero na koniec marca. Pan jeszcze pytał o modernizację oświetlenia i rozumiem, że budowę nowych punktów oświetleniowych. Tak jak pan zresztą powiedział, ta decyzja, myślę, co do budowy nowych punktów oświetleniowych będzie zapadała w granicach końca lutego i wtedy jednoznacznie powiem, ale to, co pana najbardziej interesuje, to mogę odpowiedzieć. Tak, projekt techniczny na oświetlenia tych chyba, o ile się nie mylę, 8 punktów oświetleniowych albo 7, nie na Kopiec, tylko na z drogi krajowej na Czujek, będziemy wdrażali w przetarg. To jest pewne. Sądzę również, że za sprawą zabiegów radnej pani Geni Ciosek, ale też i pana Kazimierza Mądro i pana radnego Rasia, będziemy chcieli ogłosić przetarg na budowę projektowanego w tej chwili odcinka drogi powiatowej Niedźwiada Górna do granicy z drogą powiatową Mała Dębica, Mała Niedźwiada Dębica. Nie wymieniłem wszystkich, bo też chcemy zaprojektować, no zobaczymy, czy bylibyśmy w stanie w tym roku też boczną drogi warzywnej na Czekaju, ale na pewno projektujemy, czy uda się nam, byśmy zdążyli, byśmy mieli wystarczające środki. No też mieszkańcy Łączek zabiegają o wybudowanie oświetlenia już zaprojektowanego łącznika pomiędzy drogą wojewódzką i ulicą Zieloną. Powiem na most na Marcia. To ci, którzy wiedzą, to się orientują, o który łącznik asfaltowy i zresztą drogi chodzi. Nad pozostałymi po prostu odcinkami to nie chciałbym teraz dyskutować. No, na pewno będzie nam zależało, żeby też ten tunel ciemności na drodze powiatowej w centrum Gnojnicy Dolnej zlikwidować, ale o tym porozmawiamy rzeczywiście na koniec maja. No i druga informacja, o którą pan pyta, ale też na wszystkich radnych przy okazji, że przygotowujemy się do przedłożenia Wysokiej Radzie projektu uchwały o zasiągnięciu preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę wszystkich punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy, których mamy ponad 2000, na LED-owe. Główny cel to po pierwsze oszczędność. Zakładamy, że ta inwestycja się nam zwróci z obniżenia kosztów oświetlenia i kosztów konserwacji w ciągu 5, góra 6 lat. Chcemy skorzystać z preferencyjnej pożyczki. Taki program jest jeszcze do dyspozycji w Wojewódzkim Funduszu niskooprocentowany. Jego preferencyjność polega też na tym, że po spłaceniu w ratach 85% pożyczki, 15% może być umorzony. To byłaby pożyczka na 5-6 lat i ona powinna się spłacać właśnie z tych oszczędności. Takie jest wyliczenie. Nasi współpracownicy w urzędzie są na końcowym etapie przygotowania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu. Jeżeli ten wniosek zostanie wstępnie oceniony pozytywnie i będzie się kwalifikował do podpisania umowy, to wtedy przedkładamy Wysokiej Radzie stosowną uchwałę i to Wysoka Rada zdecyduje, czy chcemy pożyczyć, ja sądzę, że w granicach między 2,5 miliona do 3 milionów na 5-6 lat,
żeby przebudować to nasze stare niekiedy oświetlenie, bo mamy tego typu punkty oświetleniowe, które są wybudowane w ostatnich latach w miarę dobre, jeżeli chodzi o infrastrukturę związaną ze słupami, z instalacją tą kablową, samą lampą jako źródłem światła. Tyle tylko, że kosztowną, bo no, to nie są LEDy. Natomiast mamy oświetlenie, które liczy sobie 40 lat, 30, 25, gdzie nawet same słupy, jak na przykład na osiedlu Świętej Barbary, jest tak przerzewiałe, że tylko wymieni cały słup. Nie mówiąc już o tym, że przy różnych stanach zawilgocenia przewody są już pozbawione swej osłony, dochodzi do zwarć, spięć i co rusz wypada jakaś lampa, nie świeci. Również same lampy są przegrzane po 20 paru latach, więc trzeba albo etapami wymieniać, co spróbowaliśmy robić, na przykład przykładem jest ulica Piłsudskiego czy ulica Świętej Barbary, że mamy już założone te źródła oświetlenia LEDy, ale nie są wymienione instalacje i nie zwracaliśmy szczególnej uwagi na stan techniczny słupów, tylko wymienialiśmy same lampy oświetleniowe na LEDy. Widzimy, że one teraz już przynajmniej świecą, mimo że nie ma wymienionej instalacji. Szanowni Państwo radni, no przedłożymy taki projekt, myślę, że za 2 miesiące, bo my złożymy w ciągu najbliższych 10 dni wniosek. Sądzę, że zejdzie 1,5 miesiąca do pierwszej wstępnej oceny i jeżeli będzie ona pozytywna, jeżeli chodzi o no, przeanalizowanie naszego wniosku i możliwość pożyczenia nam jeszcze wolnych środków finansowych, to dopiero wtedy przedłożymy projekt uchwały Rady i wtedy razem będziemy decydowali, czy zadłużamy gminy na te 2,5 miliona na 5 lat i z tych oszczędności, jak powiedziałem, spłacimy ten kredyt. Chcę tu jeszcze powiedzieć, że my mamy tutaj w urzędzie taki pomysł na Wysoka Rado, na to, aby przygotować się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej poprzez to, że chcielibyśmy zorganizować grupę przedsiębiorstw na bazie naszego PEC-u, które chciałyby się wpisywać na czele z gminą oczywiście w przygotowanie takiej farmy fotowoltaicznej na byłym wysypisku, któreśmy rekultywowali 25 lat. Farmy wybudowanej na przykład przy pomocy środków europejskich pod kątem ekologii, oszczędności energii i tak dalej. Farmy, której celem głównym byłoby jakby no, zrównoważenie kosztów energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, a ewentualne nadwyżki, żeby też były generowane pod kątem kompensaty zużywanego prądu na przykład na basenie, na przykład w PEC-u, czy może w innych naszych jednostkach organizacyjnych albo przedsiębiorstwach. Czyli inaczej mówiąc, pracujemy nad tym. Spotkaliśmy się już z firmą specjalistyczną, która dokonała oglądu naszego wysypiska. Firma, która zaprojektowała, bo inna firma buduje, czy kończy już budowę w Krośnie, na podobnym wysypisku, które zostało zrekultywowane 20 lat temu, farmę trochę mniejszą niż my mamy swoją koncepcję, bo o ile gdzieś pamiętam nawet z prasy kilka dni temu, to była informacja, że na 80 arach tego wysypiska w Krośnie uruchamia się tą farmę fotowoltaiczną, a my chcielibyśmy no, w granicach na 1,5 hektara, tylko oczywiście to inwestycja, która z pewnością by się bardzo opłacała i w ciągu kilku lat by się spłaciła, ale byłaby jeszcze efektywniejsza, gdybyśmy zdobyli środki finansowe z następnej perspektywy Unii Europejskiej. Pod tym kątem być może na najbliższej sesji będę znowu prosił Wysoką Radę o wprowadzenie, jak i dziś tośmy czynili, nowego zadania inwestycyjnego, czyli zaprojektowanie właśnie takiej fermy na tym wysypisku, na wydatki na pierwsze czynności związane z przygotowaniem koncepcji, bo muszą być i odwierty i pewne inne rzeczy zrobione, ocena, a następnie na projekt, który nie musimy szybko robić, bo myślę, że na pewno w tym roku gminy nie będą miały jeszcze możliwości aplikacji składania wniosków o środki europejskie z tej nowej perspektywy.
tak naprawdę to się rozpocznie z początkiem przyszłego roku. Więc mielibyśmy rok czasu na zaprojektowanie i ewentualnie z takim wnioskiem wpisywanie się z próbę pozyskania środków finansowych. Mówię o tym trochę szerzej, bo wiele różnych spraw przygotowujemy, różnych kierunków koncepcji mamy w rozwoju miasta i gminy. Nie o wszystkich od razu mówimy, bo czasem z niektórych koncepcji się wycofujemy, czasem obieramy inne ścieżki dojścia do celu, robimy analizy. No i o tym można by dużo mówić. Gdy były komisje fizyczne, tośmy czasami o tych niektórych koncepcjach w Wysokiej Radzie mówili, a jeżeli mamy sesje zdalne, czy nawet fizyczne, zastanawiamy się, by te sesje były jak najkrótsze z uwagi na tą ochronę nas wszystkich. Wysoka Rado, i ostatnie pytanie pana radnego Mądro. Tak jest. Kupiliśmy jako gmina nie tak dawno, 2 albo 3 lata temu, 13 arów nad szkołą, nieruchomość w Niedźwiadzie Górnej, która graniczy z pasem nieruchomości szkolnej, po to, żeby po prostu poprawić chociażby tą powierzchnię parkingową przy tej szkole. Zamiarem było wybudowanie na tych 13 arach w połowie placu rekreacyjnego, siłownię z mini placem zabaw, a druga połowa utwardzona pod parking choćby tylko i wyłącznie samochodów dla nauczycieli. Złożyliśmy stosowny wniosek w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie na ten projekt. Projekt technicznyśmy oczywiście zrobili, mamy pozwolenie, zgłoszenie chyba. No i oczywiście uzyskaliśmy dofinansowanie w 50%, ale to dofinansowanie jest rozłożone na 2 lata. Na tej zasadzie, że w tym roku dofinansowanie 50% idzie do budowy boiska poliuretanowego przy szkole numer 1 i dobrze, bo chcemy zamknąć tę inwestycję po budowie hali widowiskowo-sportowej. Dzisiaj bardzo dziękuję Wysokiej Radzie, że wyraziliście zgodę, żebyśmy poprzesuwali te środki finansowe i dołożyli do tego boiska poliuretanowego jeszcze na realizację takiej infrastruktury sportowej dla dzieci jak bieżnia, jak skocznia. Na prośbę pani dyrektor Rady Szkoły Nauczycieli Wychowania Fizycznego ustaliliśmy, że jeżeli robimy boisko i ogłosimy przetarg i dołączymy tą infrastrukturę, to jakaś firma się zgłosi. Gdybyśmy chcieli oddzielnie robić tą bieżnię, tam 100-metrową, poliuretanową i tą skocznię, to się nikt nie zgłosi, bo to jest za mała po prostu robota. Wiemy, że te firmy generalnie to się zgłaszają z innych województw, bo na Podkarpaciu nie mamy takiej specjalistycznej firmy, która by kładła te nawierzchnie poliuretanowe. Więc bardzo dziękuję za te 120 tysięcy. To nam pozwoli po prostu już przygotować teraz przetarg na całość. I do tego przetargu mamy nawet nie 50% dotacji, bo teraz jak powiększamy o 120, to już ta dotacja z Ministerstwa Sportu będzie mniejsza. I pozostałe 3 zadania, w tym oczywiście ta powierzchnia 13 arów będzie do realizacji w przyszłym roku, panie radny. Tak samo jak siłownia przyszkolna zewnętrzna przy szkole na Czekaju. Do radnych Czekaja tą informację kieruję, obydwóch. I tak samo jak boisko ostatnie o nawierzchni sztucznej, boisko do piłki nożnej w Gnojnicy Woli przy szkole. Tam oczywiście mamy boisko już poliuretanowe przy tej szkole do piłki siatkowej, nożnej i chyba jeszcze tam można jakąś grę uprawiać. Tam mamy też część nawierzchni wraz z powierzchnią i z infrastrukturą do zabaw dla dzieci i młodzieży. I mamy trzecią półkę gotową i gotowy projekt z pozwoleniem. Więc przy okazji rozszerzam też tę informację dla tych, którzy nas słuchają, mieszkańców z Gnojnicy Dolnej, bo radnego z Gnojnicy, przepraszam, z Gnojnicy Woli, bo radnego z Gnojnicy Woli póki co nie mamy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że na te pytania odpowiedziałem. Jeśli byłyby bardziej szczegółowe, to też nie ukrywam, że zapraszamy po prostu do nas, do urzędu państwa radnych. To nie jest tak, że urząd jest zamknięty, absolutnie. Wchodzą osoby, którym bardzo to wymaga. I też przekazuję informację, że od 1 lutego uruchamiamy dostęp do stanowisk urzędniczych dla tych spraw, gdzie spodziewamy się, że będzie dość dużo osób, czyli dość duży potok naszych mieszkańców i interesantów. Chodzi tutaj o sprawy związane od 1 lutego z możliwością składania faktur rolników o zwrot VAT-u oraz wszystkich tych mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy chcieliby zmienić deklarację opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów. Więc tych osób może być dużo i
od 1 lutego te osoby, oczywiście przy ograniczeniu strumienia osób, czyli 3 lub 4 osoby będzie mogło wchodzić do stanowisk pracy naszych pracowników, ale no dalej jeszcze trochę działamy w tym reżimie ostrożnościowym, który nie jest naszym wymysłem, ale jest zapisany w stosownych rozporządzeniach premiera rządu, a moje zarządzenia tylko się do tego prawa dostosowują. Czasami jak uważamy, że możemy to rozluźnić, jak właśnie przed chwilą powiedziałem o tym zarządzeniu, który pozwala naszym mieszkańcom bezpośrednio dostawać się do tych stanowisk pracy, które ich interesują. To tak przy okazji rozszerzyłem swoje informacje. Dziękuję. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Szanowni Państwo, może ja bym się odniósł tutaj do kilku kwestii. Temat oświetlenia, co burmistrz tu wspominał, no należy ubolewać nad tym, że mówiąc kolokwialnie, nie załapaliśmy się na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, bo mielibyśmy pieniądze, nie trzeba byłoby sięgać po pożyczki, żeby realizować tą inwestycję tak ważną jak wymiana oświetlenia w naszej gminie. Tutaj odnośnie oświetlenia jeszcze przyszło mi na myśl właśnie, jak pan Przystaś tutaj zabiega o oświetlenie na czujek. Jak dobrze pamiętam, to pan radny Zenon Harchut od dawna i pewnie dużo, dużo wcześniej, jak pan Przystaś mocno o to zabiegał i prosił właśnie, także tutaj też należy wspomnieć to, że pan radny Zenon Harchut, zależy mu na tym i o to zabiegał. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja bym się chciał odnieść tak w paru zdaniach do odnośnie ostatniej sesji. Tutaj pan radny Jan Rydzik powiedział, że takiego użył sformułowania, że zrugałem ich. Uważam, że nie. Ja bym sobie to tak sobie to wyobrażam, że i tak bym chciał, nie? I bardzo by mi zależało, żeby nasze obrady sesji Rady Miejskiej były postrzegane w takim pozytywnym świetle, a nie negatywnym. Pojawiały się takie tezy, że się kłócimy, czy że sesja zakończyła się kłótnią. No uważam, że nie zakończyła się kłótnią. Również chciałbym tutaj podkreślić pewien fakt, że oprócz tego, że jestem, któryś z panów radnych nazwał wyeksponowanym stanowisku. Nie, jestem też również radnym i również uważam i mam prawo zabierać głos i również mogę wyrazić swoje zdanie. Panie Janie, ja nie mam pretensji do was, po prostu ja wyraziłem swoje zdanie, stwierdziłem fakty i w ten sposób to przedstawiłem. Moje wystąpienie było jakby podzielone na dwie części. Pierwsza sprawa to była moje zdanie jako radnego, wypowiedziałem się to, co miałem powiedzieć, nie wycofuję się z tych słów. Natomiast w drugiej części były życzenia i tak to się odbyło. I tutaj doszukiwanie się formułowanie takich tez, że sesja się skończyła kłótnią, czy zrugałem kogoś, nie. Tak jak powiedziałem, zależy mi bardzo, żeby nasze sesje odbywały się w taki sposób bardzo, mówię, kulturalny, bardzo taki zrównoważony, merytoryczny i żeby tak była postrzegana praca naszej Rady. I jeszcze jedno mówię, chociaż ja jestem daleki od tego, żeby jakieś problemy czy swoje racje udowadniać przez prasę czy tak na profilach facebookowych, ale no jestem takim człowiekiem, że nie nadstawiam policzka, ktoś mnie uderza w jeden policzek. Po prostu nie oddaję, ale też staram się odnieść do tego. Tu pan radny z klubu i mówię tutaj akurat w moim przypadku to nie jest dla mnie komfortowa sytuacja, bo jesteśmy z Lubzinę razem z Darkiem i wolałbym się spotkać i porozmawiać, pewne kwestie powyjaśniać niż tutaj na forum gminy jakoś, mówię, roztrząsać pewne tematy, ale nie zgodzę się z tym, jak pan radny tam zarzucał, że nie ma przedszkola w budżecie, że nie ma tam różnych inwestycji związanych nawet z moją miejscowością. No, nie mogę się zgodzić z takim faktem, bo pragnę przypomnieć, że 4 lata temu bodajże była kwestia przedszkola. Mamy gotowy projekt na przedszkole i żłobek do Lubzinę, ale to jest faktem i z przykrością muszę powiedzieć, że kolego Darku, no sam byłeś inicjatorem i podpisałeś się pod tą listą 400 osób z tą petycją do pana burmistrza, co uważam skutecznie przyczyniło się do tego, że wstrzymało i nie rozpoczęto budowy przedszkola. Jestem pewien, że jakby nie ta niedźwiedzia przysługa, to dzisiaj dzieci z Lubzinę miałyby nowe przedszkole. Ja mówię, staram się i tak bym chciał, tak bym sobie życzył szukać tej nici porozumienia i współpracy. I widzę taką możliwość, więc proszę wykazać się wszyscy swoim potencjałem,
Proszę wykorzystać swoją pozycję, proszę spróbować otworzyć te zamknięte drzwi. Wiecie, o co mi chodzi. I skutecznie się zaangażować w sprawy naszej gminy, po to, żeby coś zrobić, żeby wykorzystać, mówię, to, co powiedziałem wtedy na sesji, że formacja pewna rządzi w powiecie, w województwie, w kraju. Jakoś tego nie doświadczamy. Nie doświadczamy i mówię, tu bym widział taką nić porozumienia, żeby po prostu wykorzystać to i jednak czasem uderzyć w stół, tupnąć nogą, że to się wam należy też, bo wy jesteście częścią nas, częścią Rady i to nie dla siebie chcecie. Chcemy coś wspólnie zrobić dla mieszkańców naszej gminy. Zapraszam wszystkich radnych do rzeczowej i merytorycznej współpracy na rzecz właśnie mieszkańców miasta i gminy Ropczyce. I mówię, to co powiedziałem, nie wycofuję się z tego, ale może zbyt ostro to pan, czy jakoś tam nadinterpretuje się pewne rzeczy. Ja nie zrugałem nikogo, po prostu powiedziałem to, co miałem powiedzieć, a w drugiej części były życzenia. I teraz zapytam, czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Dziękuję. Zamykam ten punkt porządku obrad. Wysoka Rado, zamykam 30. sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy.